ja bym chciała, żebyście Państwo zobaczyli właściwie początek dyskusji na temat konwencji stambulskiej, bo w moim odczuciu musimy sobie powiedzieć o takich kwestiach, które są związane z w ogóle przekonaniami, pewnymi stereotypami, które są bardzo silnie zakorzenione w naszym kraju. I to, o czym konwencja stambulska stanowi, jakie ma założenia, jakie ma cele, zupełnie nie przekłada się na rozumienie tej konwencji przez przynajmniej część decydentów w Polsce. Chciałabym Państwu pokazać slajd, na którym jest informacja, którą przekazał publicznie wiceminister sprawiedliwości. Myślę, że będzie ona dobrym wprowadzeniem do takiego myślenia też o tym, czym konwencja nie jest na pewno. No właśnie. Konwencja stambulska to ideologiczny koń trojański, który jest neomarksistowskim manifestem sprzecznym z podstawowymi wartościami naszej kultury prawnej. Chcemy wypowiedzieć ten genderowski bełkot ratyfikowany przez, tu są wymienione partie, nie chcę, żeby już pani tutaj epatować jakimś politycznym wątkiem. Opinia zagranicy nas nie interesuje. Dla nas podstawą jest suwerenne państwo narodowe. Tak w maju bieżącego roku o konwencji stambulskiej wypowiedział się czołowy polityk. I ja mam ze sobą, proszę Państwa, tę konwencję w takiej wersji kieszonkowej. Będę się starała przytoczyć jakieś fragmenty, żebyście też Państwo mieli, ci, którzy nie znają szczegółowo zapisów tej konwencji, żebyście mieli jasność co do brzmienia przepisów tam zawartych. Konwencja jest umową, międzynarodową umową, która została przyjęta w 2011 roku i podpisana w Stambule, stąd jej nazwa. I celem tej konwencji jest, te cele są tutaj wyszczególnione, jest przede wszystkim przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i też przeciwdziałanie przemocy domowej. Chodzi tu o ochronę kobiet, o to, żeby równouprawnienie, o którym tak głośno mówimy, było rzeczywiście wdrażane na różnych płaszczyznach, w różnych obszarach naszego życia. I w związku z tym ja myślę sobie o tym, że całe zamieszanie w naszym kraju i w konsekwencji wypowiedzenie konwencji stambulskiej wynika z niezrozumienia zapisów tej konwencji oraz z takim skupieniem uwagi na pewnych określeniach, które no, konotują się w sposób niestety pejoratywny i powodują znaczne zamieszanie i wybrzmienie tej konwencji w takim rozumieniu rzeczywiście no, może być jakoś zagrażające. To, co bym chciała jeszcze Państwu pokazać, przepraszam, że ja trochę jestem taka tutaj rozbiegana wzrokiem, ale rzeczywiście jest to dla mnie dodatkowe utrudnienie, że muszę tą prezentację Państwu pokazywać tak trochę na wyrywki. A jednak no, chciałabym pewne rzeczy tutaj udostępnić. Oprócz tego, oprócz tej wypowiedzi wiceministra Marcina Romanowskiego mamy też w takiej publicznej przestrzeni wypowiedzi pana prezydenta, który również podważał zasadność funkcjonowania konwencji. Mamy wypowiedź pana premiera, który no, ustosunkował się do w sposób niemerytoryczny, mówiąc, że jednorazowe pobicie nie może być uznane za formę znęcania się.
I w związku z tym ja bardzo będę się starać, żebyście Państwo nie czuli się jakoś politycznie uwikłani podczas tego webinaru, jednak w niektórych sytuacjach po prostu nie da się ominąć tego wątku politycznego. On ma ogromne znaczenie. Parę informacji takich historycznych, to co już wspomniałam, jak powstała konwencja. Polska podpisała konwencję w 2014 roku, natomiast ratyfikowała ją w roku 2015. Ten dokument obowiązuje obecnie w 34 państwach i myślę, że to, co powinno tutaj zwrócić naszą uwagę, to słowo, od którego mam wrażenie dużo się zaczęło, czyli słowo gender z angielskiego, płeć społeczno-kulturowa. Słowo, które wywołało burzę w naszych mediach i też na scenie politycznej. I ja bym chciała takie krótkie wyjaśnienie tutaj Państwu dostarczyć, żebyście też Państwo mieli taką jasność na temat tego, czy to słowo jest kluczowe w tym dokumencie, który Państwu prezentuję. Otóż nie. Słowo gender w rozumieniu języka polskiego według słownika wydanego przez PWN to określa dokładnie to samo, co w rozumieniu angielskim, czyli jest to płeć społeczno-kulturowa, czyli pewien zestaw cech charakteryzujący daną płeć, ale nadany przez konkretne społeczeństwo. Rozróżnienie na gender, czyli płeć społeczno-kulturową, i seks, czyli płeć biologiczną, jest istotne ze względu na prawa człowieka, ze względu na równość wobec prawa i dlatego to rozróżnienie zostało wprowadzone również do konwencji stambulskiej. Niestety powstało takie powiązanie ze słowem gender, które przekształciło się w nadanie jakiegoś znaczenia ideologii gender, które obowiązuje w naszym kraju i myślę, że za tym idzie przekonanie właśnie o jakichś zagrożeniach, które wiążą się z respektowaniem przepisów konwencji. Czyli chcę jasno podkreślić, że w konwencji w żadnym punkcie, w żadnym zapisie nie występuje określenie ideologia gender, cokolwiek to nie znaczy, bo też pewnie musielibyśmy sięgnąć do słowników, żeby wyjaśnić i jakoś wyklarować to pojęcie. Natomiast rzeczywiście pojawia się słowo gender w angielskiej wersji, tak, konwencji. Na polski tłumaczone jest to jako płeć społeczno-kulturowa. Myślę, że to powinno jasno wybrzmieć i mam takie poczucie, że żebyśmy mogli dyskutować na temat zapisów konwencji, to osoby, które w tej chwili podważają zasadność tych przepisów, no musiałyby przeczytać tą konwencję ze zrozumieniem, a mam wrażenie, że do tej pory to się trochę inaczej odbywało. Jak myślałam sobie o tym, w jaki sposób Państwu przedstawić problem związany z konwencją i pomysł na jej wypowiedzenie, to przyszło mi do głowy porównanie, które właściwie wydaje się tutaj jak najbardziej adekwatne, a mianowicie zjawisko przemocy domowej, które również mówi o tym, że któremu również towarzyszą takie zachowania mówiące o tym, że nie należy o tym mówić na zewnątrz, tak? Przemoc to jest tajemnica rodziny danej, w której się to dzieje. To jest tajemnica czterech ścian. Nie powinniśmy się tym dzielić, a jeżeli ktoś z zewnątrz zauważył ten problem i chce się dowiedzieć albo chce jakoś zainterweniować, no to sprawca, osoba stosująca przemoc będzie bardzo bronić tej granicy i będzie pilnowała, żeby nikt z zewnątrz się nie mógł przedostać. I tu mamy adekwatną sytuację, tak jak Państwo widzieliście w wypowiedzi wiceministra,
Nie interesuje nas, co myśli o naszym prawie ktoś z zewnątrz, co myśli o naszym prawie Unia Europejska czy inne kraje. Nasze prawo jest w porządku i nie potrzebujemy nic w tej kwestii zmienić. No, wydaje mi się, że niemożliwe jest zobaczenie analogii w tym sposobie myślenia. Tak? To jest taka sprawa, która jest sprawą narodową, tak? I żaden inny naród nie powinien się w tą kwestię mieszać. Szereg analogii odnajdujemy właśnie w tych kwestiach reakcji polityków na protesty dotyczące wypowiedzenia konwencji. Myślę sobie, że wszystkie one mówią jednoznacznie o głębokim niezrozumieniu, a także o no jednak przychylaniu się i dawaniu zgody na to, żeby ta przemoc się rozwijała. Przykładem na to jest również spotkanie byłej pani premier z radnymi miasta Zakopane, gdzie, jak wiemy, od wielu miesięcy nadal nie funkcjonuje program, lokalny program przeciwdziałania przemocy. Tam wówczas na tym spotkaniu również padły takie znamienne słowa mówiące o tym, że pani premier ówczesna podziwia wytrwałość i upór radnych w bronieniu swojej przestrzeni, podziwia to, że nie poddali się presji ogólnej i że nadal nie przyjęli tego programu, nie uchwalili tego programu w swojej gminie. No, wydaje mi się, że jest to bezpośredni przekaz mówiący o tym, że dajemy po prostu jakiś rodzaj przyzwolenia na przemoc domową w naszym kraju. Okej, teraz chciałabym trochę też powiedzieć o konkretnych przepisach, które mogą budzić i zapewne budzą obawy, czyli trochę na ten temat, czego się boimy, jeśli chodzi o konwencję. Wydaje mi się, że takim artykułem, który najbardziej budzi kontrowersje, który jest często przytaczany w różnych dyskusjach, jest artykuł 12 w ustępie 5, który mówi o tym, że strony gwarantują, że kultura, zwyczaje, religia, tradycja czy tak zwany honor nie będą uznawane za usprawiedliwienie dla wszelkich aktów przemocy objętych zakresem niniejszej konwencji. Jak mówiłam o czytaniu, o umiejętności czytania ze zrozumieniem i czytania w taki sposób otwarty, to myślę sobie, że znowu pojawia mi się takie zastanowienie przy czytaniu tego artykułu, że czy ktoś, kto interpretuje ten artykuł jako atak na religię, bo tak głównie tradycja i religia nie były właśnie usprawiedliwieniem dla jakiejkolwiek formy przemocy. Znowu do pani. Wiem, że to jest trudne, żeby to teraz wstecznie jakoś przetłumaczyć. W związku z tym, no bo ja będę starała się jakoś to kontynuować. Mam nadzieję, że państwo też wychwycicie z kontekstu, o czym jest mowa. I to jest duży wątek, ta kwestia zagrożenia dla polskiej rodziny. To prawicowe media jakby też mówią o tym szerzej, tak, że konwencja wiąże się z zagrożeniem dla dzieci, przestrzeganie zapisów konwencji jest zagrożeniem dla polskiej rodziny. Oczywiście pojawia się pytanie, co to znaczy polska rodzina? Czy dla nas wszystkich to samo oznacza to pojęcie? Czy polska rodzina to rodzina, w której jest przyzwolenie na stosowanie przemocy? Bo jeśli tak, to rzeczywiście zapisy konwencji będą zagrożeniem dla takiego rozumienia polskiej rodziny. Ale ja nie uważam, żebyśmy mogli to w taki sposób rozumieć. W opozycji do tego zarzutu właśnie istnieje zapis, nie chcę znowu
wyświetlać Państwu kolejnego slajdu, bo postaram się to zreferować. Istnieje też taki zapis w konwencji, który mówi o tym, że państwa podpisujące konwencję będą dokładać wszelkich starań ku temu, aby wykorzeniać wszelkiego rodzaju przekonania, nawet tradycje, które są związane z stosowaniem przemocy, które są związane z, czy oparte na zasadach deprecjonowania kobiet, utrzymywania stereotypów mówiących o takich sztywnych rolach, podziale ról na kobiece i męskie. I zapis ten podkreśla, że będzie się to odbywało w oparciu o wzajemny szacunek, o godność, o wzajemne zrozumienie. No więc można by było powiedzieć, że jeżeli myślimy z troską o polskich rodzinach, to ten zapis, który zakłada wzajemny szacunek i zrozumienie, byłby idealnym warunkiem do nauki nowych, młodszych pokoleń, do tego, żeby te młodsze pokolenia umiały wchodzić w relacje międzyludzkie właśnie w taki sposób, który zakłada równość, zakłada zrozumienie i zakłada wzajemny szacunek. Więc jeżeli byśmy bardzo się postarali, a bardziej chodzi mi o taką dobrą wolę, to myślę, że w tym dokumencie znaleźlibyśmy też dużo takich pożytecznych, wytycznych wskazówek do kształcenia takiego społecznego młodych pokoleń, czyli żeby też korzystać z konwencji w taki sposób szerszy niż tylko oparty na rozumieniu tego, że konwencja mówi o przeciwdziałaniu przemocy. Konwencja mówi też o tym, żeby traktować się w sposób równościowy, żeby próbować unikać wszelkich dyskryminacji ze względu na płeć, ze względu na przekonania, ze względu na rasę, orientację seksualną. No i tutaj pojawia się kolejny punkt, myślę, zapalny, ponieważ istnieje taki zapis, jest to punkt czwarty, znowu posłużę się prezentacją, żeby nie czytać tego Państwu, tylko po prostu to zademonstrować. Jest to artykuł 4 ustęp 3, który właśnie mówi o tym, że wdrożenie wszystkich przepisów związanych z zapisami konwencji zostanie przeprowadzone z takim zagwarantowaniem, że nie będzie się wiązało z dyskryminacją ze względu na płeć, kolor skóry i tak dalej. Jak Państwo widzicie, mamy tutaj zapis dotyczący orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Znowuż są to hasła, które budzą dużo kontrowersji, wiążą się też z takim przekonaniem, że na mocy konwencji ktoś będzie wprowadzał w szkołach edukację, która będzie krzywdziła polskie dzieci, co oczywiście mam nadzieję, że już Państwo widzicie, że jest to ogromna nadinterpretacja. Nie ma takiego zapisu w konwencji, który zakłada wdrażanie jakichś tego typu rozwiązań w szkołach. Wrócę z powrotem. Próbuję zestawić Państwu te zagrożenia, które ja rozumiem w przekonaniu niektórych osób niesie ze sobą konwencja stambulska, z zasobami, czy korzyściami, które konwencja wnosi dla polskiego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wśród tych korzyści musimy pamiętać o tym, że jednym z wymogów, jeśli chodzi o działania wobec osób doświadczających przemocy, jednym z wymogów konwencji jest między innymi prowadzenie całodobowego telefonu zaufania, telefonu pomocowego, który jest akurat zrealizowany w naszym kraju i to właśnie dzięki przepisom wynikającym z konwencji, jak również wdrażanie zwiększania środków na schroniska dla kobiet pokrzywdzonych przemocą, dla osób doświadczających przemocy. Zdajemy sobie sprawę, że tych schronisk nadal jest
mało, ale no właśnie konwencja nakłada na nas obowiązek zadbania o to zwiększenie dostępności miejsc noclegowych i bezpiecznego schronienia. Jeżeli chodzi o dodatkowe jeszcze korzyści, to przepis, który za chwilę też postaram się Państwu omówić, związany z zwiększeniem uprawnień dla policji, który przepis jest stosunkowo świeży, bo właściwie można powiedzieć, że w bieżącym tygodniu wszedł w życie. I ten przepis również zawdzięczamy funkcjonowaniu konwencji, więc pojawia się takie pytanie, co dalej w związku z tym, że złożony został wniosek o wypowiedzenie konwencji stambulskiej, to co tracimy w związku z tym, jakie są zagrożenia? Parę słów na ten temat. Przytoczyłam Państwu tutaj fragment apelu, który został skierowany do pana premiera przez środowiska zajmujące się tym obszarem przeciwdziałania przemocy w rodzinie. I chciałabym, żebyście Państwo zobaczyli, jak dużą rangę i jak duże znaczenie może mieć dla nas wypowiedzenie tej konwencji. Przede wszystkim będzie się ono wiązało z takim utwierdzeniem tego, o czym wspomniałam wcześniej, czyli takim przyzwoleniem na stosowanie przemocy. Jest to przekaz zarówno do osób, które tej przemocy doświadczają, jak i do osób, które dopuszczają się stosowania przemocy. Ten przekaz będzie wzmocniony, ponieważ z konwencją stambulską, jak przytoczyłam Państwu, wiąże się wiele nowych rozwiązań, które jeszcze pewnie moglibyśmy kontynuować i moglibyśmy dalej wprowadzać. Natomiast moment wypowiedzenia tej konwencji będzie pewnie mieć też taki wydźwięk symboliczny w rozumieniu społecznym, czyli wycofujemy się z międzynarodowej umowy, która miała gwarantować bezpieczeństwo osobom pokrzywdzonym przemocą. Wycofujemy się z umowy międzynarodowej, która gwarantowała wprowadzenie nowych rozwiązań legislacyjnych. Myślę sobie, że jest to bardzo duży krok wstecz, jeśli chodzi o taką świadomość społeczną. Mam świadomość tego, że część naszego społeczeństwa myśli nadal w taki sposób, że przemoc domowa nie jest problemem, jest właśnie tematem, który obowiązuje daną rodzinę. Jest szereg przekonań, które cały czas jednak podtrzymują to zjawisko, przekonań związanych z wychowaniem, tak, ze stosowaniem kar cielesnych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast o tyle, o ile do tej pory mogliśmy podpierać się różnymi rozwiązaniami wynikającymi z konwencji stambulskiej, mogliśmy edukować, bo konwencja również tego oczekiwała od państw, które ją podpisały. O tyle teraz z jednej strony możemy dalej robić swoje, a z drugiej strony odbiera się rangę i znaczenie tym wszystkim działaniom, czyli w jakim sensie deprecjonuje się działania, które całe środowisko osób, które pracują na rzecz przeciwdziałania przemocy, podejmuje na co dzień. Jeśli chodzi o konwencję, to myślę, że na tym się zatrzymamy, bo jest to temat, który w tej chwili jest jeszcze nie rozstrzygnięty. Prawdopodobnie konwencja będzie wypowiedziana, ale kiedy to się wydarzy i w jakich okolicznościach, to jeszcze się wszystko rozstrzygnie. Natomiast ja bym chciała przejść do takiego właśnie świeżego tematu, który myślę jest istotny, czyli do kwestii nowych uprawnień nadanych policji. I znowu
przekieruję Państwa na chwilę do prezentacji, dlatego że zamieściłam w niej zapis, o który się właściwie wszystko opiera, mianowicie zapis, który został dodany do ustawy o policji. Jest to artykuł 15aa, ustęp pierwszy, który mówi o tym, że policjant podczas interwencji bądź w innej sytuacji, w której otrzymuje takie informacje, że osoba, która stosuje przemoc w rodzinie, stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia osób dotkniętych przemocą, ma prawo wydać nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego przez tą osobę oraz zakaz zbliżania się do osoby pokrzywdzonej i jej bezpośredniego otoczenia. No, można powiedzieć, że jest to milowy krok, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa osobom doświadczającym przemocy. To przepis, o którym pewnie kiedyś jakoś marzyliśmy, jeśli można tak powiedzieć. Przepis, który obserwowaliśmy w innych krajach, który funkcjonował już jakiś czas w doświadczeniu innych krajów. U nas stosunkowo świeży, tak jak powiedziałam, obowiązujący od 30 listopada bieżącego roku, ale wiążący też ze sobą różnego rodzaju trudności, bo myślę sobie, że warto, żebyśmy o tym powiedzieli. Oprócz tego, że jest to rzeczywiście właściwie bezpośrednie działanie, które zabezpiecza osobę pokrzywdzoną, bo policjant ma prawo w chwili interwencji doprowadzić do opuszczenia lokalu przez osobę stosującą przemoc i wydaje to postanowienie na okres 14 dni. To też oprócz tych korzyści myślę, że pojawia się szereg pytań w związku z tym, co dalej. Tak? Ten zakaz obowiązuje 14 dni. Co się ma wydarzyć po tych 14 dniach? Czy policjanci są przygotowani na stosowanie tych uprawnień? Oczywiście myślę, że najbliższe miesiące pokażą nam, jak faktycznie to wygląda, czy faktycznie możemy się ucieszyć z tego, że mamy nowe narzędzie, które zabezpiecza osoby poszkodowane. Parę słów chcę powiedzieć na temat tego, co wynika jeszcze z tych nowych uprawnień. Przede wszystkim dla osoby pokrzywdzonej wynika to, że ona w przeciągu tych 14 dni po pierwsze jest zabezpieczona, ponieważ nie ma obok osoby stosującej przemoc. Po drugie ma możliwość złożenia do sądu wniosku o przedłużenie tego zakazu, nakazu. I sąd w trybie pilnym w przeciągu miesiąca musi wydać postanowienie odnośnie tego wniosku. W związku z tym można powiedzieć, że jest tu jakiś rodzaj kontynuacji tego działania w kwestii zabezpieczenia osoby pokrzywdzonej. Jeśli chodzi o osobę stosującą przemoc, ta osoba również ma prawo skierowania się do sądu z tym, że z takim wnioskiem o podważenie tego nakazu, zakazu. Ma na to 3 dni, czyli może w przeciągu tych 3 dni złożyć zażalenie na postanowienie, które wydała policja. Ma też prawo do tego, żeby zabrać swoje rzeczy z miejsca zamieszkania, z tym, że musi się to odbyć w towarzystwie policjanta i w przeciągu tych 14 dni to jest jednorazowa możliwość. Dzięki temu unikamy takich sytuacji, że osoba stosująca przemoc nachodzi pod pretekstem odbioru rzeczy swoją rodzinę czy też osobę doświadczającą przemocy. No i wreszcie, jeśli chodzi o wyzwania, które dotyczą samych policjantów, no to przede wszystkim ten moment podjęcia decyzji, myślę, że to będzie moment trudny, natomiast policjanci są wyposażeni też w narzędzia, które mają im to ułatwić, a mianowicie o kwestionariusze oceny ryzyka zagrożenia,
które są obligatoryjnie wymagane, jeśli chodzi o załączniki do wydania tego zakazu bądź nakazu. W związku z tym po oszacowaniu tego ryzyka zagrożenia zdrowia i życia, policjanci wydają taką decyzję odnośnie nakazu opuszczenia lokalu bądź zakazu zbliżania i też mają obowiązek sprawdzenia tego, czy ten nakaz, zakaz jest respektowany. Mają za zadanie wykonać to trzykrotnie w przeciągu tych 14 dni i pierwsze takie sprawdzenie musi odbyć się bezpośrednio kolejnego dnia po wydaniu tego nakazu, zakazu. Jeśli chodzi o dodatkowe kwestie, które związane są z tą funkcją izolowania sprawcy, bo tak to myślę trzeba określić, no to myślę, że szereg szkoleń przed policjantami, tak, to jest duże wyzwanie przede wszystkim dla policjantów interweniujących w sprawach związanych z przemocą domową. No, zapoznanie się z przepisem to jest jedno, tak, a wykonanie tego w sytuacji konkretnej rodziny to już jest zupełnie inna sprawa i to jest takie trudne przejście od teorii do praktyki, ale liczymy na to, że te działania się po prostu będą odbywały. Naszym wyzwaniem, zakładam, że mówię do Państwa, którzy są osobami pracującymi na co dzień w przeciwdziałaniu przemocy z różnych struktur, z różnych ośrodków, więc naszym działaniem, które mogłoby pewnie wesprzeć policjantów, jest na pewno takie dopingowanie w postaci rozmów, chociażby w grupach roboczych, superwizji, w których bierzemy udział. Na pewno różnego rodzaju trudności, które będą się pojawiać, będą wymagały szerszego omówienia, zastanowienia się i wypracowania takich strategii, które będą też takie konstruktywne, jeśli chodzi o działania policji. Także jeśli mogę zaapelować do Państwa, to też chciałabym, żebyśmy wszyscy mieli poczucie, że te nowe uprawnienia dla policji są korzystne dla całego systemu przeciwdziałania przemocy i naszym zadaniem jest wspierać policjantów w tym, żeby adekwatnie do potrzeb jak najczęściej stosowali te nowe uprawnienia. Okay. Ostatnim wątkiem, który się pojawia w przeszłym już prawie roku 2020 i właściwie na samo zakończenie tego roku, to Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021. To pytanie, które się od razu pojawia, dlaczego tylko na rok, dlaczego ten program, który do tej pory obejmował kilka lat, dlaczego w tym roku będzie tak krótkim okresem i jakie konsekwencje się z tym wiążą. Mnie się pojawiło takie zastanowienie, jak przeczytałam tą informację o długości trwania krajowego programu, zastanowiłam się, czy ma to jakiś związek z kwestią wypowiedzenia konwencji. I trochę zostawiam to Państwu do takiego przemyślenia i refleksji, czy w jakikolwiek sposób mogłoby się to wiązać. Natomiast ja mam takie przeświadczenie, że pewnie tak, bo dlaczego i w jaki sposób inny można by było wytłumaczyć to, że ten okres jest tym razem tak dramatycznie skrócony, skoro wiemy, jak dużo pracy wymaga wdrożenie tego, pracowanie w
po pierwsze tego programu, po drugie wdrożenie go, po trzecie opracowanie programów lokalnych na bazie tego programu krajowego. Jak dużo osób jest zaangażowanych, jak dużo czasu musimy poświęcić na wygenerowanie tych wszystkich programów, dokumentów, tak, i strategii z tym związanych. Wobec tego, dlaczego to ma się odbyć w tak krótkim czasie? Nie odnajduję w tej chwili innego wytłumaczenia na to, oprócz tego właśnie, że jest to jakaś próba w ogóle zmiany myślenia o ważności problemu przemocy, o jakiejś koncepcji, która ma obowiązywać w naszym kraju i wiązać się właśnie z przepisami regulującymi, zabezpieczającymi osoby pokrzywdzone przemocą. Choć, tak jak mówię, jest to moja refleksja, nie jest to oparte na żadnych danych, które posiadam. Bardziej jest to po prostu wiązanie pewnych faktów i też no, duże niezrozumienie. Ja mam takie poczucie, że mówię dzisiaj do Państwa z jednej strony jako specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy, ale specjalista w takim momencie z wieloma zastanowieniami i z wieloma niezrozumieniami sytuacji. Mam wrażenie, że rozmawiam w gronie osób, z którymi współpracuję, że też jest dużo tego niezrozumienia, jeśli chodzi o decyzje rządu, właśnie odnośnie konwencji, o decyzje odnośnie krajowego programu. Jesteśmy chyba w takim etapie, kiedy jeszcze potrzebujemy, żeby się coś wydarzyło, żeby bardziej zrozumieć intencje rządzących i być może okaże się, że te intencje nie są niestety nam przychylne, mówię o systemie przeciwdziałania przemocy, no ale czas pokaże. Póki co program nie jest jeszcze opublikowany, wczoraj sprawdzałam, żeby móc Państwu jakoś więcej informacji udostępnić. Informacje, które są ogólnie dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej są na razie, nie wskazują na to, żeby ten program był jakoś znacząco różny w założeniach i celach, jeśli chodzi o program poprzedni. Natomiast no już sam fakt długości czasu trwania pokazuje, że będzie to, no nie chcę powiedzieć tak kolokwialnie, trochę para w gwizdek, ale być może takie określenie najbardziej oddaje funkcjonalność tego programu, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że zanim program będzie wdrożony, minie jeszcze jakiś czas, zanim będziemy mogli go realizować, pewnie też miną kolejne tygodnie i znowu będzie koniec roku i będzie trzeba robić oceny tego, co udało się nam przeprowadzić. Więc tak naprawdę czas realizacji tego programu to nie będzie rok. Przecież wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Mało tego, w poprzednim programie, tak samo w tym, jest wyrażone oczekiwanie, które jest całkowicie zrozumiałe i jak myślę bardzo zasadne, aby wszelkie działania, które podejmujemy na mocy programu, czy krajowego, czy programów lokalnych, oparte były o diagnozę środowiska lokalnego, diagnozę potrzeb. Wydaje mi się to niezmiernie trudne, żeby nie powiedzieć niemożliwe, w tak krótkim czasie, tak? Kiedy ten program ma być roczny, to ta ocena i diagnoza jest tym bardziej trudna do przeprowadzenia. No i prawdopodobnie zajęłaby znowu jakiś odcinek czasu na realizację działań. W związku z tym widzę tutaj dużo takich bezsensowności w tym, że program jest tylko na rok. Myślę sobie, że czasami stosujemy takie powiedzenie, że jak czegoś nie rozumiemy i coś jest niejasne i nie do końca wiadomo, o co chodzi, no to chodzi o kasę, tak? Czyli chodzi o pieniądze, chodzi o środki, które są związane z realizacją programów lokalnych.
No i być może to też jest wątek, który wiąże się z tym okresem roku przewidzianym w programie na rok 2021, ale znowu no, mogę tylko podzielić się z Państwem swoimi przemyśleniami. Nie wiem, czy jest to jakoś rzeczywiście związane z przewidywaniem jakiegoś ograniczenia, jeśli chodzi o budżet. Ale pewnie warto, żebyśmy też o tym myśleli, tworząc programy lokalne. Ja wiem też o tym, że niektóre gminy, tworząc program lokalny w poprzednich latach, rozciągnęły ten czas trwania na rok 2021 i teraz trochę możemy się zastanawiać, czy to było lepsze rozwiązanie, czy możemy sobie właśnie spokojnie ten nasz lokalny program jeszcze realizować, czy lepszym rozwiązaniem będzie skumulowanie tych działań w skali roku. Myślę, że nasze doświadczenia i czas po prostu pokażą, co z tego wynika. Wiemy na pewno, że działania dla osób doświadczających przemocy, a przecież na nich się tutaj powinniśmy koncentrować, to działania, które powinny być w jakiś sposób bezpieczne, czyli co za tym idzie ciągłe. To szatkowanie wszelkich dotacji, programów, strategii na krótsze okresy czasu, no niestety nie daje tego poczucia bezpieczeństwa, zarówno jeśli chodzi o osoby korzystające z oferty pomocowej, jak i osoby realizujące te projekty, a nie możemy o tym zapomnieć, że jest to jednak ciało wspólne, tak? Coś, co działa na zasadzie sprzężenia, czyli pomagacze, którzy pracują w systemie no, niestabilnym, też będą wchodzili w ten system ze swoimi różnymi poczuciami, poczuciem zagrożenia, poczuciem niepewności. I teraz jak myślimy sobie o tym, że te osoby mają budować poczucie bezpieczeństwa w osobach pokrzywdzonych, no to w naturalny sposób wydaje się to zagrożone, tak? Wydaje się to chwiejne. Więc gdybyśmy weszli na taki bliższy mnie, czyli psychologiczny aspekt tego funkcjonowania właśnie programów w tak krótkim okresie, no myślę sobie, że jest to zdecydowanie niekorzystne dla osób, które mają być beneficjentami tych programów. Myślę tu też o osobach stosujących przemoc, bo mamy również w tym rocznym programie ujęty taki zapis, który zaleca kontynuację nie tylko programów korekcyjno-edukacyjnych, ale również programów terapeutycznych, więc uważam, że tym bardziej zasadne byłoby nadanie płynności tym programom, czyli wydłużanie ich w czasie, a nie skracanie, bo jak wiemy, motywowanie osób stosujących przemoc do podjęcia jakichkolwiek działań terapeutycznych jest bardzo trudne i wszelkie dane wskazują na to, że ilość osób, które korzysta z tych programów, no to nie są ilości zadowalające, więc teraz jak jeszcze dodatkowo wprowadzamy takie zewnętrzne utrudnienie, czyli skracamy czas trwania tych programów, no to wyobrażam sobie, że to nie będzie wpływało absolutnie na zwiększenie się tej liczby osób stosujących przemoc, które będą chciały brać udział w tych programach korekcyjnych, czy też w programach terapeutycznych. Pewnie ideałem byłaby taka możliwość przejścia z programu edukacyjno-korekcyjnego do programu terapeutycznego, no a być może w przeciągu roku nie będzie na to czasu i pewnie no, pojawi się ten problem, że część osób po prostu wypadnie z tego kontaktu pomocowego, więc takie widziałabym zagrożenia na ten moment. Oczywiście pewnie więcej będziemy mogli powiedzieć, jak się ten pełen program ukaże i będzie można go przestudiować i porównać z programem poprzednim, ale myślę sobie, że już na ten moment widać szereg tutaj trudności, które pewnie będziemy spotykać na drodze. Ostatnia rzecz, którą chciałabym poruszyć, to jest taki wątek na zakończenie naszego spotkania, a mianowicie wyzwania na 2021 rok. To, co
moim zdaniem będzie najistotniejsze w tym najbliższym czasie, no to przede wszystkim to, że musimy przenieść nasze działania do sieci, do internetu, do wszelkich działań zdalnych. Już się trochę z tym mierzymy od właściwie w większości ośrodków. Te działania już od połowy tego roku zostały wdrożone, ale tak jak obserwuję, to cały czas jest szereg różnych trudności, które wynikają z różnych względów, względów takich osobowych, ale też względów technicznych. Myślę, że to jest wyzwanie, któremu musimy wszyscy stawić czoła i trochę się spróbować zaprzyjaźnić z tą funkcją działania właśnie na odległość poprzez komunikatory, poprzez internet, bo prawdopodobnie to jest taki obszar, który z nami pozostanie jeszcze przez dłuższy czas. My w Niebieskiej Linii stosujemy te rozwiązania już na coraz szerszą skalę. Prowadzimy różnego rodzaju oddziaływania grupowe. Najpierw była to grupa wsparcia, która odbywała się online. W tej chwili prowadzimy już też warsztaty rozwojowe. I chcę się takim osobistym doświadczeniem podzielić z Państwem, że też miałam szereg zastrzeżeń i obaw związanych z tym, jak to będzie, czy to nie będzie bardziej ubogie w sensie doświadczeń i przeżycia, jeśli chodzi o osoby odbiorców. Ale okazuje się, że jednak ta sytuacja pandemii uczy nas wielu kwestii też takiej pokory i dostosowania się, wymaga od nas umiejętności dostosowania się do warunków, co wcale nie znaczy, że jakoś jesteśmy na tym stratni, może wręcz trzeba patrzeć na to w ten sposób, że to są jakieś nowe wyzwania, którym należy stawić czoła i w których należy się sprawdzić. Chciałabym, żebyśmy wszyscy mieli jakąś możliwość kreatywnego rozwoju w tej sprawie, bo niewątpliwie jest to wyzwanie, które jest przed nami i jakoś z zainteresowaniem śledzę różne nowe rozwiązania, które różne instytucje wprowadzają w swoich działaniach, w swoim funkcjonowaniu. Zachęcam też do tego, żebyśmy się nawzajem od siebie różnych rozwiązań uczyli, podpatrywali. To jest ten moment, kiedy ściąganie w cudzysłowie jest jak najbardziej wskazane. To, co jeszcze pewnie będzie wyzwaniem, no to trochę myślę taka heroiczna walka o utrzymanie zapisów, strategii różnych ustaleń, które do tej pory obowiązywały. Ten rok 2020 pokazuje nam, że w tym obszarze przeciwdziałania przemocy do tego obszaru podłączane są różne inne tematy, które są drażliwe społecznie. I no, przez to pewnie też cierpi system przeciwdziałania przemocy, w związku z tym pewnie naszym wyzwaniem będzie to, żeby jednak zawalczyć o utrzymywanie strategii, przepisów, które się sprawdzały. Jak widzimy, niczego nie można być pewnym, więc no, miejmy nadzieję, że dalej rząd nie będzie posuwał w tym wypisywaniu się i rezygnowaniu z różnych ustaw, czy też różnych aktów prawnych, które nam służą do tej pory, ale być może warto zachować czujność i traktować to też jako rodzaj wyzwania na najbliższy rok. Myślę też o takim ujednoliceniu, jeśli chodzi o rozumienie przemocy, bo cały czas mamy różne zapisy, które w różny sposób interpretują to zjawisko. W niektórych z nich brakuje wątku przemocy ekonomicznej, w niektórych jest takie zupełnie dwoiste rozumienie przemocy seksualnej. W związku z tym pewnie jest to temat, który no, jest nieustającym wyzwaniem, bo myślę, że ujednolicenie tego rozumienia jest kluczowe dla działania wielu struktur prawnych, ale też funkcjonowania wielu organizacji. Oprócz tego, a właściwie może powinnam powiedzieć najważniejszym wątkiem, tak czuję teraz, jak mówię do Państwa, byłoby najważniejszym wyzwaniem byłoby
zadbanie o siebie, czyli o osoby, które są jednocześnie wykonawcami, ale także narzędziami w pracy pomagacza. Każdy z nas pewnie ma takie doświadczenie, że pracując z ludźmi, pracuje sobą, więc w tych trudnych warunkach pandemicznych warto, myślę, jak najbardziej zadbać o siebie. Potraktujcie to Państwo jako wyzwanie na ten najbliższy rok. Dbajcie o swoją kondycję, przeciwdziałajcie wypaleniu zawodowemu i myślcie o sobie jako o swoim najcenniejszym narzędziu, jeśli chodzi o pracę w obszarze przeciwdziałania przemocy. Nasz czas dobiega końca. Mam nadzieję, że pomimo sporych trudności, bo muszę się przyznać, że to przełączanie w trakcie było dla mnie dosyć dużym utrudnieniem i takim trochę zaskoczeniem, ale mam nadzieję, że udało mi się przekazać to, co sobie zakładałam. Mam nadzieję, że Państwo skorzystaliście z tej wiedzy. Życzę wszystkiego dobrego. Powodzenia. Do zobaczenia w przyszłym roku.